Gościniec Radia Wrześni 93,7. Przed mikrofonem Grzegorz Pabich, zapraszam na gościniec Radia Września, a naszym gościem jest Miłosz Ciążyński z Peleton Września. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. To na początek niech pan opowie, kim jesteście. Peleton Września to grupa dość mocnych zapaleńców, którzy jeżdżą na kolażówkach, na rowerach, na rowerach szybkich, lekkich, osób, które widzą i mają konkretną pasję w kolarstwie. Wielu z nas użytkuje rower nie tylko do przemieszczania się do pracy i do domu, ale również widzi w tym więcej tematu i potrafi realizować swoją pasję w formie na przykład brania udziału w wyścigach czy w takich challenge'ach, które są organizowane nie tylko na terenie tutaj Wielkopolski, ale też w całej Polsce. Są wśród nas górale, są wśród nas triatloniści, no to już w ogóle taki przekrój dość szeroki. No i też osoby, które od niedawna w to jakby starają się zaangażować. No i tu akurat myślę szczególnie o sobie, bo ja dokładnie można powiedzieć, że tą przygodę z kolarstwem rozpocząłem około 5 lat temu, traktując to na początku jako pewnego rodzaju rehabilitację, a teraz przerodziło się to w takie już jakby systematyczne uprawianie tej dziedziny sportu. Właśnie, wasze zamiłowanie do jazdy rowerami nie dotyczy tylko teraz we Wrześni, jak i również w Polsce. Uczestniczycie również w różnych zawodach poza granicą, zgadza się? Z tą zagranicą to może nie jest aż tak mocne hasło, ale staram się faktycznie uczestniczyć w różnych eventach. Zagraniczne teraz są dość popularne zgrupowania, na których zawodnicy amatorsko bądź też profesjonalnie biorą udział w takich treningach. To jest głównie podyktowane tym, że warunki pogodowe oraz całe zaplecze jest dobrze i właściwie bardzo wzorowo zorganizowane dla kolarzy. Trochę tego jakby brakuje takiej infrastruktury jakby w naszych ośrodkach, więc stąd duża popularność takich miejscowości jak w Hiszpanii, jak Calpe, gdzie jak na przykład Wyspa Majorka, gdzie tam bardzo dobrze to funkcjonuje i też jakby bardzo dużo zawodników i profesjonalistów i amatorów tam jeździ na zgrupowania. Zawody głównie staramy się i lokalnie i na terenie Polski brać w nich udział. Teraz bardzo istotne pytanie, jak sobie radzicie teraz, kiedy to nie możemy wybrać się na spacer, czy też właśnie na dłuższą przejażdżkę rowerem? No jeszcze do niedawna, blisko 2 tygodnie temu, te wyjazdy i przejazdy peletonem nie były obostrzone takimi rygorami jak w dniu dzisiejszym. Wiadomo, czym jest to podyktowane i każdy czuje w sobie tą pokorę i odpowiedzialność za innych, więc grupą staramy się pokazać i udowodnić to, że nawet ta jazda solo daje swoje rezultaty. Natomiast jakkolwiek, ale pozostanie w domu i ćwiczenie na trenażerze to są również bardzo dobre zajęcia, no i treściwe dla organizmu, dla wysiłku. Zatem jeżeli jest taka szansa, a jakby to kolarstwo i wszystko, co jest związane z rowerami, jest uprzywilejowane tym, że możemy przenieść to na warunki garażu, no nie wiem, ogrodu, balkonu, piwnicy, mając trochę miejsca na rower i trenażer, no to jesteśmy w stanie pokazać, że to nadal jest atrakcyjne, nadal niesie ze sobą pewnego rodzaju fun, z którego należy korzystać i cieszyć się po prostu. Ten czas, miejmy nadzieję, że szybko się skończy. Teraz spędzając więcej czasu w domu, możemy już pomyśleć i planować naszą aktywność. Jakie ma pan rady dla osób, które by chciały rozpocząć swoją przygodę właśnie z rowerem, ale tak bardziej ekstremalnie, czyli tak chodzi o dłuższe trasy? No, szanowni państwo, więc z mojego punktu widzenia, bo teraz mogę tylko powiedzieć o sobie, ja rozpocząłem tą przygodę, tak jak wspomniałem, 5 lat temu. Generalnie wiązało się to z rehabilitacją po operacji. No i generalnie to były krótkie przejazdy, to też na wspomaganiu elektrycznym, no ale dawały one dużo przyjemności z tego, że poznawało się lepiej okolice. Ja też od niedawna, bo 7 lat mieszkam dopiero we Wrześni i dla mnie odkrywanie tych miejsc, czy to jeżdżąc i uczęszczając po ścieżkach rowerowych, czy potem już teraz na takich asfaltach, no to zawsze są te wrażenia świeże, doznania inne i bardzo to się dobrze przekłada. Na końcu ta prędkość czy wysiłek to jest już
rzeczą wtórą, ale to są jakby towarzyszące temu elementy. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że jazda w grupie i duże prędkości nie jest to też jakby dedykowane dla wszystkich. Do tego trzeba faktycznie trochę czasu treningu, przyzwyczajenia dla organizmu, tak aby nie męczyć się do takiego stopnia, aby to nie zniechęcało. Dlatego peleton, jak startuje przeważnie w niedzielę o godzinie 11 z wrzesińskiego rynku, stawiamy sobie za cel przede wszystkim dobry, mocny trening. I wtedy jest tak, że jednostki potrafią odpaść po 30-40 kilometrach. Ale umówmy się, jazda z prędkością średnią powyżej 30 km na godzinę po przejechaniu 100 km to jest bardzo, bardzo duży wysiłek okupiony dużym zmęczeniem. I ja wiem sam po sobie, że długo dochodziłem czasami po takiej ustawce i czy to jest zdrowe, czy to jest potrzebne, każdy musi sobie to rozważyć. Natomiast daje to niesamowitą satysfakcję po pewnym czasie, gdy da się przejechać cały odcinek z chłopakami i jest się docenionym wśród nich i docenia się samego siebie przez pryzmat dokonanych kilometrów i wykonanych prędkości. Natomiast to, tak jak zaznaczę, nie jest to dla wszystkich. Natomiast umówmy się, że wśród nas jest wielu amatorów o takim zacięciu bardzo sportowym i powiedziałbym, że nawet niektóry amator więcej chce, ma więcej zaangażowania niż profesjonalista. A tu na terenie Wrześni należy wyróżnić, że może to wiemy, może nie wiemy, są wśród nas chłopacy, którzy brali udział w wyścigach Tour de Pologne i zajmowali czołowe lokaty. Więc niekiedy ja uważam, że to jest przywilej jechać z taką ekipą i mieć wspólne tematy na takiej ustawce. W ostatnich dniach nagraliście filmik najnowszy. Co na nim możemy zobaczyć? Najnowszy film promuje hasło, hashtag zostań w domu. I to jest może za dużo, czy górnolotnie mówić o przesłaniu, jakie chcielibyśmy pokazać, przesłać, zademonstrować swoją postawą, ale fakt jest taki, że jeżeli tak naprawdę profesjonaliści są w stanie wsiąść na trenażer, zrobić trening, pokazać to i takie osoby nie jadą na asfalt, na drogi, nie powodują też taką postawą tego, że ewentualnie ten wirus będzie w stanie się przemieszczać z jednego miejsca w drugie. Tak jak słyszymy z ogólnych środków masowego przekazu, że przemieszcza się to praktycznie dla jednych osób bezobjawowo, inne osoby, jak słabsze, jak osoby starsze, potrafią być tym wirusem zarażony i dotkliwie przejść, bądź też nie, tą chorobę. Więc generalnie chcemy pokazać naszą postawą, naszym ostatnim filmem, to, aby zostać w domu, czuć się w tym domu bezpiecznie, działać aktywnie, nie poddawać się temu, że to już jest koniec świata. To może być dopiero początek bardzo fajnych tematów, bardzo fajnych, świeżych, nowych kwestii. Wszystkie platformy społecznościowe przekazują nam to, jak inni to potrafią robić. Róbmy to i my działajmy na tyle aktywnie, aby w naszej głowie, w naszym organizmie nie działy się rzeczy złe, działy się tylko rzeczy dobre, a które na pewno wynikają z aktywności fizycznej. Także zapraszamy do obejrzenia właśnie tego filmiku. Znaleźć go możemy na facebookowym profilu Peleton Września. Czas naszej audycji dobiega końca. Ja dziękuję za rozmowę, a przypomnę, naszym gościem był Miłosz Ciążyński właśnie z Peleton Września. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie i zdrowo w obecnym czasie. Gościniec Radia Wrześni 93,7. 93,7. 93,7. Radio Września. Najlepsze, polokalne.